udało się osiągnąć to, że wszyscy zakończyliśmy program mentoringowy, tak? Także jak cała dwunastka rozpoczęła i dzisiaj z tą dwunastką na zakończeniu również się spotkamy. Dopowiem, że dodatkowo jeszcze 3 osoby zostały objęte wsparciem mentoringowym przez naszych mentorów, więc łącznie mieliśmy 15 osób. Podczas spotkania inauguracyjnego mówiliśmy, że to będzie 9, a nagle już się nam zrobiło 15, więc też to pokazuje potrzebę dla naszych studentów i chęć, tak? Chęć podjęcia się, odwagi podjęcia się tych procesów mentoringowych przez naszych studentów. Program ma główne założenie, żeby wesprzeć młodych ludzi w rozwoju osobistym, w rozwoju branżowym, technicznym, aby móc właśnie wyjść z murów uczelni i po prostu się szybko odnaleźć na tej swojej ścieżce zawodowej. Myślę, że mógłbym to porównać do takiej podróży pociągiem właśnie z mentorem, gdzieś, która trwa jakiś okres, mieliśmy pół roku na właśnie takie spotkania z mentorem. Myślę, że to mi dało bardzo dużo. Bardzo rozwinąłem się w kontekście też interpersonalnym. Ja jestem też przewodniczącym koła naukowego na Politechnice Opolskiej, więc to dało mi też takie doświadczenie, jak to wygląda od strony zarządzania, gdyż studiuję informatykę, no to taka wiedza dość z zakresu zarządzania. Miałem taki rozłam odnośnie właśnie czy ten kierunek zarządzania, czy kierunek informatyczny. Ja też bardzo interesuję się zagadnieniami user experience, więc też z mentorem znaleźliśmy taką drogę, która łączy to wszystko, więc tak jakby bardziej zwęziliśmy zakres i myślę, że idzie to w dobrym kierunku. Moim zadaniem było przede wszystkim zobaczenie, jaką osobą jest mój mentee, dostrzeżenie jego mocnych stron i w głównej mierze nacisku właśnie na te mocne strony, żeby jeszcze bardziej je wzmacniać. No i przede wszystkim ukształtować i wskazać mniej więcej drogę, którą warto wybrać po zakończeniu studiów, po tym jak będzie wchodził już na drogę zawodową. Moim mentee był Błażej i nasza współpraca polegała głównie na spotkaniach kilka razy w miesiącu, które były różnego rodzaju. To były często spotkania, które poruszały tematykę nie tylko biznesową, tematykę psychologiczną, a także przyszłe plany po prostu na przyszłość. Współpraca była super. Trafiłam na bardzo fajnego mentee, bardzo ambitnego, także tak naprawdę to był tylko i wyłącznie diament do oszlifowania. Oczywiście oprócz spotkań z mentorką uczestniczyłam w szkoleniach branżowych, wybrałam marketing. Miałam 3 szkolenia, 2 online i 1 na żywo w Warszawie. Myślę, że bardzo cenne dla mnie to doświadczenie. No i chciałabym w tym kierunku na pewno się rozwijać dalej. Jak i ze spotkań, jak i z tego szkolenia jestem bardzo zadowolona. Były to bardzo takie inspirujące doświadczenie i na pewno kształtujące mnie tak na przyszłość. Na co dzień studiuję turystykę, rekreację. Dodatkowo także uczestniczę w zajęciach zarządzania marketingu na studiach podyplomowych, więc bardziej te szkolenia marketingowe w tym kierunku mi się tutaj przydały. Aczkolwiek myślę, że z turystyką będzie to fajne połączenie na przyszłość. Jeśli uda mi się to po prostu zrealizować kiedyś w przyszłości, no to byłoby super. Uważam, że to jest niezwykle wartościowa inicjatywa. Jakby na przestrzeni tego czasu pozwoliła, myślę, młodym osobom, a przede wszystkim mam okazję tu na podstawie swojej mentee zweryfikować taki mentalny rozwój, jak sama nazwa mówi. Nauczyła przekraczania pewnych barier, wiele problemów, które powiedzmy stawały na drodze moim mentee podczas spotkań. Podejmowałyśmy, dyskutowałyśmy. Z racji tego, że miałyśmy wiele wspólnych wartości, było mi znacznie łatwiej trafić do osoby. No i z wielką radością widzę ten rozwój emocjonalny, a też wydaje mi się, że też podczas tych spotkań otrzymała wiele wskazówek, informacji, które umocniły ją, no i pozwalały na podejmowanie właściwych decyzji.